Siemano ludziska, z tej strony Wojciech i witam was w kolejnym odcinku Drogi do Skilla. Dzisiaj będzie tradycyjnie. Odcinek wam się wczorajszy spodobał. W ogóle tak, przegapiliście jeden odcinek, niestety. Powiedzcie mi, czy chcecie, żebym go wrzucił, czy nie. Bo było bardzo dużo osób i też sporo łapek w dół pod wczorajszym odcinkiem, dlatego że zrobiłem skład bez Neymara. Drodzy do Skilla z Neymarem. Prawda, nie jest to taka, wiecie, nie jest taka tradycyjna seria z jakimś tam zawodnikiem, po prostu był to podstawowy zawodnik, z jakim zacząłem i wokół niego ta seria miała się tak, może nie wokół niego, tylko po prostu miałem sobie robić składy ze sztuczkami i miały one zawierać Neymara, ale nie chcę mi się ciągle grać Neymarem, więc stwierdziłem, że hej, ta seria i tak jest dłuższa niż planowałem, żeby była. Znaczy nie, no w sumie zamierzam ją skończyć, ale no, nie myślałem, że... Myślałem, szczerze mówiąc, że mi tak się nie będzie chciało i nagrywać tak długo. Także nagrałem wczoraj odcinek. Nie zdążyłem go co prawda wrzucić, bo tamto coś się za długo przesyłało. Ja musiałem wyjść i nie zdążyłem wrzucić wam drugiego odcinka. Natomiast mogę go wrzucić dzisiaj. Będę tam trochę dziwnie gadał, ale cicho. I on będzie jakby to był... Będzie to nagrane z meczu poprzedniego, przed tym. Możecie mi napisać, czy chcecie, czy nie. Czy chcecie, żebym po prostu grał tylko tym składem i zrobię sobie jakiś nowy jeszcze z Neymarem, wymyślę, żebym nie próbował grać składami bez Neymara w drodze do Skilla z Neymarem, czy jednak pozwalacie mi, wtedy chcecie zobaczyć ten odcinek i jeszcze bym pograł tym składem nowym. No ale to zobaczymy. Kolega chyba nie gra, bo ktoś się nie ładuje, więc nie to nie. Także napiszcie, jak sobie byście tego życzyli, no bo to jakby jest wasza kwestia, tak? Nie, no, teraz już gra chyba, no ale okej. Nie wiem, co ten ziomek robi. 83 ocena, ta. Skład BPL, David Luiz na EŚPD, tylko że karta EŚO. Mangala już przetransferowany. Dembele, no całkiem okej skład, całkiem okej, ciekawy, to taki... Kwestia gustu większych zawodników. Ten David Luiz mnie troszkę dziwi, no ale cóż, co kto lubi w sumie. Także gramy tym składziochem, wszyscy sobie tam odpoczęli. Jakich tam przerzuciłem na ławkę. Neymar wyleczył swoją kontuzję i już jest gotowy do gry, do zdobywania kolejnych goli. Już ma chyba 55 czy coś takiego. Nie jest to jakiś mój rekord, bo do tej pory najwięcej mam Mlapą w 13. Tamtym Mlapą miałem chyba... Goli 100 miałem w 70 gier jakoś, coś takiego, bardzo szybko. Co tu się dzieje? Co tu się zadziało? Jaka to była akcja? Z 5 wrzutek, 5 główek, coś tam, tu jakieś się rzeczy dzieją. Wow. No, niestety. Próba wrzutki, bramkarz to ładnie wyciągnął, nie wiem kto to bronił, nie pamiętam. A, Lloris? Chyba Lloris. Lloris, nie wiem jak to się czyta, ale whatever, ważne, że wygrywamy 1-0, O Boże. Co ten ziomek zrobił? On mógł tak bardzo strzelić mi gola tutaj, że nie mam pytań. I powinien to zrobić, ale nie zrobił, więc hej. Udawajmy, że nic się nie stało. Ale tak to wkleję do skrótu, ale możemy udawać, że nie zrobiłem takiego błędu, jaki zrobiłem, bo to było strasznie słabe. Ale cóż. I od razu atak nasz tutaj, niesamowity fake shot, zejście do środka, niesamowity strzał. Teraz rzut rożny, czujecie te emocje, bo ja czuję jak gotujący się garnek. Wow, gotujący się garnek, da fuck. Nieważne, ważne, że gol i drugi gol z główki. Wojciech niby drogę do Skilla, tylko z główki szczelasz, ty kurwa śmieciu kutasie. Nie umiesz grać w tą grę, to odinstaluj, głupi śmieciu. Niestety, każdemu się zdarza. Zresztą ciężko strzelić z rożnego po sztuczkach. Musiałbym podawać do boku i tam coś próbować robić, a to jest strasznie słaba taktyka. O! Tak, nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że coś z tego wyjdzie. A tak w ogóle siedzę sobie od 30 minut po cichu, bo nie było nic ciekawego do roboty. Nic się nie działo, kompletnie nic. A tu tak pobiegłem sobie Benzemą po rozpoczęciu i strzeliłem gola. Hej, da się. Bez żadnych trików, bo się nawet nie spodziewałem, że kogokolwiek obejdę, to było takie trollolo rozpoczęcie, ale cóż, ej, jak się udało, to mi pasuj. Okej, dzięki za piłkę. No powiedzcie mi, że Neymar nie jest najlepszy. Jest najlepszy, wiadomo. No, czasem się zdarzy, żebym zagrał mecz bez niego, ale słuchajcie.
jak już się dopadnie i coś zrobi, to kurde, to jest Neymar. To jest Neymar. Neymar to życie, Neymar to miłość. Ojej, ojej, o kolego, no a coś takiego się nabierać, to naprawdę, trzeba uważać, ale bomba poszła na Sri, Boże drogi, ile to było siły, 100 milionów kilometrów na sekundę, tak na oko, moim zdaniem tyle właśnie mogła ta piłka lecieć, myślę, że 100 milionów to tak, może nawet 101 milionów, kto wie, szybko ta piłka leciała bardzo. Dobra, koniec meczu. Na to wygląda, dokładnie. 5-0. Kolejne raczej spokojne zwycięstwo. W ogóle zobaczymy sobie, co wy na to, żebyśmy sobie zobaczyli statystyki. Jedna rzecz, która mnie interesuje. Potrzebujemy wygrać jedno spotkanie z 4 lub zremisować 3 z 4. To jest bilans bramek plus 110. Średnio 3,30 bramki na mecz i średnio 1,10 straconych. Posiadanie piłki równo 50 i dokładność podań 77%. To właśnie takie cyferki lubię. Koło 80% to znaczy, że jest dobrze, także było dobrze. Kolejny odcinek, który poszedł okej. Wypowiedzcie się, ja nie wiem, dziwnie trochę będzie wrzucać ten odcinek wczorajszy, ale z drugiej strony też... No i dziwnie, ale zremisowałem go. Zremisowałem w tamtym meczu. Zobaczymy. Powiedzcie mi po prostu, czy mam grać tym składem, który sobie tutaj zrobiłem, czy nie. Bo mi się on podoba. Natomiast kwestia jest taka, czy jeżeli wy go nie chcecie oglądać, to spoko, nie ma problemu. Także to było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Jak się podobało, łapeczka w górę i do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku. Na razie, hej!